Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Asia Habrajska. Dzisiejszy temat antybiotyków nie jest mi obcy, gdyż z wykształcenia jestem mikrobiologiem. Skończyłam Uniwersytet Łódzki na Wydziale Biologii, Biotechnologia Drobnoustrojów, a także studia magisterskie zrobiłam na Uniwersytecie Warszawskim właśnie na mikrobiologii. Także myślę, że dużo takiej praktycznej wiedzy fajnej dzisiaj dla Was przekażę. I jak można powiedzieć, nie jest to mi temat obcy, choć na co dzień zajmuję się przede wszystkim dietetyką, dietoterapią, ale zawsze też pomagam osobom wspomóc ich organizm po antybiotykoterapii, czasem w trakcie antybiotykoterapii, a nawet często udaje się i z niesamowitym skutkiem pomagam osobom właśnie, jeśli jest przez medycynę konwencjonalną jakby próg na to albo kierunek na to, żeby wziąć antybiotyk, to staramy się naturalnymi metodami wyjść i uczę też tego na kursach. I tego dzisiaj jedną rzecz będę chciała Wam opowiedzieć, jak naturalnie wyjść z pewnej infekcji, ale to na koniec. No dobrze, kochani, widzę, że coraz więcej nas jest, bardzo Wam dziękuję. Widzę, że coraz więcej osób udostępnia naszego live'a, będzie nas jeszcze więcej, więc moc w naturze ma siłę. Kochani, zapraszam Was do prezentacji. Przede wszystkim, o czym dzisiaj będę mówiła, tak jak było na plakacie, o tym właśnie, jak wesprzeć organizm podczas antybiotyku. Będę mówiła o diecie, ale także jakie badania wykonać, co warto zrobić przed wzięciem antybiotyku, jakie badanie wykonać, a później co powinniśmy zrobić, żeby odbudować tą florę fizjologiczną naszego organizmu, ale to w kolejnych tutaj slajdach. Przede wszystkim najważniejsze, co jeszcze będę chciała przede wszystkim powiedzieć o naszym mikrobiomie, naszej florze fizjologicznej, właśnie to, co mamy najcenniejsze w naszym organizmie. Tak jak powiedziałam, opowiem, co to są antybiotyki, jak działają, jakie badania wykonać, co to są probiotyki, co to są prebiotyki, bo niektórym się te słowa mylą. Ja postaram się tak prosto wytłumaczyć dla Was właśnie, jak to wszystko działa, współgra i co powinniśmy zastosować i kiedy. Tutaj takie dwa fajne początkowe slajdy, żebyście wiedzieli takie, myślę, że ciekawostki. Ludzki organizm jest zasiedlany przez zróżnicowane drobnoustroje. W ogóle na świecie, największą jakby gromadą, grupą na świecie są mikroorganizmy. I te drobnoustroje właśnie stanowią mikrobiom człowieka, nie tylko jelit. Zobaczcie na tym rysunku, od ust, czyli od jamy ustnej, od czubka głowy do stóp, wszędzie w organizmie, w środku mamy bakterie. Oczywiście są elementy w naszym ciele, jak krew, która jest jałowa, mocz, która jest jałowa, która nie zawiera bakterii, tak? Ale tutaj mówimy o na przykład właśnie czy jelitach, czy żołądku, czy skórze, czy jamie ustnej. W tych partiach naszego ciała znajduje się ogromna ilość mikroorganizmów. Obecnie właśnie słowo mikrobiom zostało zastąpione słowem mikroflora, ale tak naprawdę zamiennie możemy go używać. I dzięki odpowiedniej ilości mikroorganizmów w naszym ciele funkcjonowanie wszystkich układów w naszym organizmie przebiega prawidłowo. Wiecie, że każdy z nas jest posiadaczem 500 bilionów bakterii. Oczywiście w zależności od jakby funkcjonowania organizmu, ale rzeczywiście ogrom tych bakterii mamy w swoim organizmie. Ich łączna waga wynosi od 1,5 nawet do 2 kg w naszym ciele, więc jak ktoś powie, że jesteśmy, nie wiem, trochę mamy za dużo wagi, to zawsze możemy powiedzieć, że mamy dużą florę fizjologiczną i dlatego tak pięknie wyglądamy. A co? Kolejnym takim wartościowym slajdem jest to, że
skąd mamy to? Jeśli rodzimy się tak naprawdę w łonie mamy, tam wszystko jest jałowe, tak? Przechodzimy przez kanał rodny, otrzymujemy florę od mamy, przytulamy się do mamy, jesteśmy karmione piersią, czyli bardzo dużo otrzymujemy od rodziców, tak? Więc tutaj poród naturalny i karmienie piersią i te wszystkie emocje mają ogromny wpływ na ilość, jakość mikrobiomu człowieka. Co jest bardzo ważne, to oczywiście dieta, o której zawsze mówię, ale dlaczego tutaj przy mikrobiomie też warto wspomnieć o diecie? Dlatego, że związki, pestycydy, konserwanty, związki antybiotyczne, grzybicze, tak? Stosuje się różnego rodzaju związki, czy na przykład jak te sałaty się kupuje, one są opryskiwane, czy są pędzone, czy są pestycydy, herbicydy, są to związki, które między innymi też zabijają bakterie, zabijają grzyby i my spożywając te produkty, produkty przetworzone, produkty, które zawierają te związki konserwujące, niestety wpływają destrukcyjnie na naszą florę fizjologiczną. Nie tylko takie antybiotyki z apteki. Na przykład ktoś powie, no ja to w ogóle antybiotyków nie jem i ja jestem zdrowy, bo no właśnie tych aptecznych nie, tak? Ale na przykład stołuje się w różnych fast foodach, kupuje produkty, które zawierają, są w folikach, torebkach, które są szybko do ugotowania, na przykład słoiczki, one są pasteryzowane, mają związki grzybobójcze, żeby to nie spleśniało, prawda? A zjadając to, niestety, ale wpływamy na nasz mikrobiom naszego organizmu. To tak z grubsza takie najważniejsze rzeczy, ale zarazem wartościowe, bo tak naprawdę na co dzień nie zastanawiamy się, że to, co jemy, ma tak znaczący wpływ na nasze jelita, na naszą florę fizjologiczną, nie tylko jelita, ale to jakby kontynuacją idzie organizm i odporność całego naszego ciała, tak? Bo można powiedzieć, mówi się, tak, że jelita to drugi mózg, więc tak naprawdę to jest podstawa. Tak samo jak mamy ubogą mikroflorę i mamy na przykład zaparcia, tak? Bo to wszystko nie funkcjonuje prawidłowo. Więc jelita są bardzo, bardzo ważne. Tutaj też proces i działanie prawidłowo jelit wiąże się z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi, z przepuszczalnością jelit, tak? Chorobach, czy właśnie tutaj, czy gluten, czy nabiał, osoby są uczulone, bo jest przepuszczalność jelit, bo nie funkcjonuje prawidłowo cały układ pokarmowy. Nie mówimy nigdy, że mamy tylko problemy z jelitami. To pokazuje nam cały układ pokarmowy, że jest jakby w chorobie, w problemie. Mam nadzieję, że nadal mnie dobrze widać, dobrze słychać. Widzę, że coraz więcej nas jest, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Także udostępniajcie tego live'a, a ja Wam później po udostępnię prezentację dzisiejszą. A pytanka, będę odpowiadać na Wasze pytania na koniec. I zaczynamy ten nasz główny temat o antybiotykach. Co to są antybiotyki? Kiedy powinniśmy stosować te antybiotyki? Bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że nie powinniśmy brać, można powiedzieć, antybiotyków w ciemno. Nie powinniśmy brać antybiotyków, jeśli źle się czujemy, a tak naprawdę nie wiemy, czy mamy chorobę wirusową, czy chorobę bakteryjną. Bardzo często, lekarze uważają, że nawet na chorobę wirusową warto wziąć antybiotyk, bo z tej infekcji wirusowej może przekształcić się infekcja bakteryjna, żeby tego nie doprowadzić, to profilaktycznie stosują lekarze antybiotyki. Niestety w dzisiejszych czasach jest nagminne przepisywanie antybiotyków. Z jakiego jest powodu to wynika? Z jakiego powodu tak się dzieje? Ja myślę, że po prostu w dzisiejszych czasach idzie się do lekarza. Lekarz ma 15-10 minut na to, żeby zbadać, wypisać, wszystko wklepać w komputer, receptę i już, tak? Nie możemy sobie pozwolić na to, że nie dość, że lekarz dobrze zbada, da badania i jeszcze powie za 2-3 dni, proszę jeszcze raz wrócić na usłuchanie, zobaczymy, czy odpoczynek
pomoże. Ostatnio też mówiłam na live'ie o tym, że dajmy sobie czas. Jeśli mamy infekcję, to antybiotyk trzydniowy i pójście do pracy nie jest rozwiązaniem. Jest to bardzo niewłaściwe i bardzo destrukcyjne dla naszego organizmu, bo niszczymy swój organizm. Jeśli wpadniemy w dane choroby obecne, które nie są takie proste, że mamy, weźmiemy antybiotyk i już. Nie, tutaj musimy te 2 tygodnie wyleżeć i naprawdę zadbać o swój organizm. Tak jak powiedziałam, nie wystarczy wziąć antybiotyku i za 2-3 dni pójść do pracy. Albo nie daj Boże, wziąć antybiotyk i od razu iść do pracy. Co to jest ten antybiotyk? Jest to związek chemiczny działający tylko na błonę, na ścianę komórkową. Tutaj mamy po lewej stronie gram ujemny, gram dodatni, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o strukturę, tak? Komórki bakterii namnażają się. Więc ten antybiotyk działa, hamuje proces namnażania, replikacji DNA. On niszczy także tą strukturę. Oczywiście w zależności od antybiotyku, każdy antybiotyk, każda grupa antybiotyków będzie działała inaczej, tak? Bo niektóre właśnie są antybiotyki, które działają na bakterie gram ujemny, gram dodatnie, więc bardzo ważne jest to, żeby najpierw sprawdzić, z jaką bakterią mamy do czynienia, jeśli chcemy zastosować antybiotyk. Tak jak powiedziałam, czasem trzeba zastosować antybiotyk i nie jestem taką totalnie przeciwniczką antybiotyku, absolutnie nie. Ale zawsze mówię, że spróbujmy moimi naturalnymi metodami, o których uczę, które są zawarte w webinarach, w kursach czy w live'ach, właśnie po to, żeby spróbować ten nasz organizm wyleczyć, włączyć to samoleczenie, o którym też zawsze mówię, bez antybiotyku. Ale jeśli właśnie już zastosujemy antybiotyk, to spróbujmy, żeby on był dostosowany. Czy to na bakterie gram dodatnie, gram ujemne. Tak jak tutaj napisałam, hamują proces namnażania, czyli replikacji, rozmnażania się, niszczą strukturę ściany błony komórkowej. Tak jak powiedziałam, niektóre antybiotyki mogą wnikać do środka i niszczyć replikację i nie będzie się mnożyły bakterie, ale także mogą wnikać, tworzyć tutaj pory, mikropory na ścianie, na błonie komórkowej i cytozol będzie jakby niszczył się i ta komórka będzie pękać, będzie zawartość komórki będzie wydostawała się na zewnątrz, czyli będzie komórka obumierała. Także tutaj rzeczywiście tak działają antybiotyki, więc stricte tylko na bakterie, które się namnażają. Wirusy się nie namnażają, nie mają takiej struktury, nie mają błony ani ściany komórkowej i nie ma możliwości, żeby ten antybiotyk zadziałał. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy w pierwszym momencie infekcji, chorowania, jeśli lekarz stwierdzi, że trzeba antybiotyk, to najpierw sprawdźmy, czy to jest infekcja bakteryjna. Kiedy sięgnąć po ten antybiotyk? Czy warto zrobić jakieś badania? No właśnie powiedziałam o tych badaniach. Podaję tutaj przykład infekcji układu moczowego, o którym też na koniec powiem, ale to nie będę teraz zdradzała. Infekcja układu moczowego. Należy wykonać posiew moczu i antybiogram. Co to znaczy w ogóle? Czy lekarze mają czas na to, żeby zlecać badania, żeby robić takie rzeczy? Niestety nie. I dlatego w ciemno bardzo często przepisywane są antybiotyki i później kończy się na tym, że jeśli rzeczywiście stosowane nie jest dużo antybiotykoterapii, to kończy się na oporności bakterii. Te bakterie nie działają, te antybiotyki nie działają prawidłowo na przykład na gronkowca kiedyś działał gentamycyna, działała, dany antybiotyk działał kiedyś świetnie, ale stosowanie długo danego antybiotyku może powodować, że już te bakterie już nie będą na niego działały, tak? Te bakterie, więc tutaj jest też bardzo ważne to, żeby stosować kierunkowe takie antybiotyki. Właśnie tak jak napisałam, nigdy nie bierzemy antybiotyku, tak zwane oko, tak?
Jeśli chodzi o, tutaj mamy rysunki, na dole mamy zdjęcie płytki Petriego, podłoże i są wymazane, są posiane bakterie. Z tych bakterii, jeśli już mamy pojedynczą kolonię, robimy taki na górze antybiogram, czyli sieje się takie tą hodowlę na całej płytce, następnie nakłada antybiotyki, krążki nasączone antybiotykiem, wkłada się do cieplarki i na drugi dzień właśnie sprawdza się, jeśli mamy nasączony antybiotyk, pomazane mamy bakterie. Jeśli ten antybiotyk działa na te bakterie, to zobaczcie, one nie będą rosły w obrębie tego płatka, tego nasączonego antybiotyku. I tutaj też się liczy w zależności od działania antybiotyku, wtedy wybieramy odpowiedni antybiotyk, tak? Bo jeśli na tym środkowym zdjęciu po prawej stronie, na samym dole, zobaczycie, że tutaj antybiotyk w ogóle nie podziałał, a na przykład nie robiąc antybiogramu przepiszemy ten antybiotyk, to tak naprawdę on nie będzie działał, tak? Pozabija nam naszą florę fizjologiczną, nasze dobre bakterie, a nie zadziała na chorobotwórczy patogen, który został zastosowany antybiotyk na oko, tak naprawdę, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Ale tak jak napisałam, najważniejsze też jest to, żebyśmy doszli, dlaczego doszło do tej infekcji, tak? To już trochę tak z tej mojej wiedzy, z tych naturalnych metod, tak? Jak zapobiec, żeby nie było tych infekcji, infekcji układu moczowego? Czy jest za dużo słodyczy? Czy może za często się myjemy? Tutaj też zmywanie naszej flory fizjologicznej bardzo często powoduje wyjałowienie, więc tak naprawdę nie musimy się za często myć i to będzie też dobrze. Ja też jestem przeciwniczką tego, żebyśmy co 5 minut myli ręce, co 5 minut odkażali i tak dalej. Nawet ja to, jak to mówię, nawet 2 minuty, jak coś poleży na podłodze, to też można to zjeść i nic się nie stanie, bo ilość dobrych bakterii, inaczej, ilość innych bakterii, których my nie mamy, a my mamy z nim kontakt, to jest taka naturalna szczepionka. Nasz układ odpornościowy sam walczy i sam sobie świetnie z tym daje radę. Dlatego naprawdę nie powiem, że im więcej brudu, ale im mniej będziemy się sterylizować, im mniej będziemy się psikać, dezynfekować, to naprawdę będzie to dla naszej mikrobiomu człowieka będzie na pewno dużo, dużo lepiej. I tutaj jeszcze to jedno zdanie napisałam, najpierw naturalnie. Właśnie spróbujmy najpierw naturalnie, ja na koniec powiem właśnie, jak to naturalnie zadziałać przy takiej infekcji układu moczowego. Ale to na koniec. Także jeśli jeszcze nie udostępniliście dzisiejszego mojego live'a, to bardzo będę wdzięczna. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej. Ja tylko zobaczę, czy wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Bardzo się cieszę. No to kochani, lecimy dalej. Kiedy sięgnąć po antybiotyk? Jeśli naturalne metody nie pomagają, to pamiętajmy, że nie powinniśmy bagatelizować zapalenia ucha. Zapalenia spojówek myślę, że też nie, ale jak i zapalenie ucha, jak i zapalenie spojówek bardzo łatwo jest leczyć naturalnie. Rany, także jeśli chcemy zastosować antybiotyk, albo jakaś rana się nie goi, to warto wymaz zrobić i zobaczyć, czy to jest gronkowiec złocisty na przykład, to wtedy będziemy wiedzieć też na przykład, jak naturalnie leczyć. Gronkowiec złocisty Staphylococcus aureus nie lubi nadmanganianu potasu, jest to naukowo zbadane, także tutaj czasem warto też zrobić badania właśnie wymazu i sprawdzić na przykład antybiogram. Ropne zapalenie migdałów, angina, tutaj też bardzo często pomagam bez antybiotyku, ale jeśli jest wysoka gorączka, bardzo długo się utrzymuje i nic nie działa naturalnie, to oczywiście należy zastosować antybiotyk kierunkowy, tak? Zrobić wymaz, czy to jest paciorkowiec, i dopiero wtedy właśnie zastosować antybiotyk na streptokokus. Za każdym razem powinno się wykonać posiew, gdy są wskazania do zastosowania antybiotyku. Czy to mocz, czy to zapalenie gardła,
czy to zapalenie spojówek, czy to jakiś wymaz z rany trzeba zrobić. Tutaj naprawdę warto zrobić. Zapalenie płuc. Bardzo często tutaj już nie mamy możliwości zrobienia posiewu, można zrobić posiew z pfociny, ale czy to jest klebsiella pneumonia, ale bardzo często wtedy, żeby nie ryzykować swojego zdrowia, bo jakby zapalenie płuc jest bardzo poważną chorobą, to wtedy rzeczywiście idziemy za słowem lekarza i on dobiera, jest za to odpowiedzialny i dobiera nam odpowiedni antybiotyk. Ale pamiętajmy, najważniejsza jest tutaj profilaktyka i dbanie o naszą florę fizjologiczną. O tym też jeszcze dzisiaj powiem. Czy warto zrobić badania? Tak jak powiedziałam, warto. Ale co tu jeszcze zrobić oprócz tego, żeby zrobić antybiogram? Jest tak zwane badanie CRP, jest to białko C-reaktywne. Tutaj nam pokazuje stan zapalny w naszym organizmie. Norma najczęściej jest 0,5, więc gdy mamy 4, 11, max 20, czasem 30, to możemy powiedzieć o infekcji wirusowej. Jeśli ten wynik jest powyżej 40, powyżej już 70, może to świadczyć, a raczej na pewno świadczy o infekcji bakteryjnej. I co my wtedy robimy? Bardzo często polecam wtedy, oczywiście patrzymy zawsze na objawy osoby, tak, i reakcję lekarza, co zadecyduje, chyba że to wszystko się dzieje, bo nie możemy się dostać do lekarza, albo nie ma teleporady i czekamy na testy i tak dalej. Ale ja zawsze proponuję, żeby spróbować zastosować moje naturalne metody i na przykład, jeśli nie mamy jeszcze dostępu do antybiotyku, zastosować, zrobić badanie powtórne następnego dnia. Dlaczego? Dlatego, że CRP pokaże nam, czy ta infekcja maleje, tak? Czy mamy z 70 30, czy jednak z 70 mamy 140, tak? Więc tutaj rzeczywiście warto to CRP także zrobić. Jeśli wynik wychodzi naprawdę ponad 100, tak, jestem za zastosowaniem wtedy antybiotyku. Morfologia z rozmazem, też bardzo ważne, z rozmazem ręcznym najlepiej. Bardzo wartościowe w tym momencie badanie. Też nam pokazuje bakterię infekcyjną lub bakterię wirusową. Tutaj leukocyty, czyli to WBC, czyli te białe krwinki, wtedy kiedy są podwyższone, tak, jest leukocytoza, to wtedy możemy powiedzieć o bakteryjnej infekcji. Bardzo często wtedy przy leukocytozie to CRP też nam wzrasta, czy OB także. Przy wirusowej, to te leukocyty nie są podwyższone, a czasem nawet obniżone, tak? Ten układ odpornościowy jakoś tak nie szaleje pod względem tych leukocytów, choć w rozmazie białych krwinek właśnie limfocyty w wirusówce są podwyższone, neutrofile obniżone, a odwrotnie mamy w infekcji bakteryjnej. Tutaj rzeczywiście to są takie nasze badania podstawowe, które świadczą nam o tym właśnie, co zrobić, tak? Czy rzeczywiście ten antybiotyk jest potrzebny. Więc myślę, że warto o tym wiedzieć. Antybiotyk a dieta. Tak jak już powiedziałam, jeśli już musimy wziąć ten antybiotyk, to powiem teraz kilka słów o medycynie chińskiej. Antybiotyki są zimne. Każdy produkt i żywieniowy, i terapeutyczny, i leki mają swoją termikę i swoje działanie. I na przykład antybiotyki właśnie są zimne. Na przykład mamy ropę w gardle, czyli mamy gorąco, mamy anginę, to po zastosowaniu antybiotyku nie ma problemu. Znaczy problemu nie ma, choć zastosowaliśmy antybiotyk, tak? Więc jednak troszeczkę nie do końca było to ten tor naturalny. Jeśli chodzi jeszcze o antybiotyki, które wprowadzają zimno, to automatycznie osłabiają ten organizm. Mamy też wysoką gorączkę, zastosowanie antybiotyku czy leków przeciwgorączkowych, które też są zimne, powodują spadek gorączki. No ale wiadomo, że jeśli obniżymy gorączkę, to układ odpornościowy obniżymy, tak? Obniżymy jego walkę do tego, żeby organizm zdrowiał. Czyli jeśli coś wprowadza zimno, i na nieszczęście jeszcze niszczy nam nasze dobre bakterie, to pamiętajmy, że powinniśmy mieć dietę
odbudowującą nasz organizm i florę fizjologiczną. Czyli należy wprowadzić ciepłe posiłki i odbudować florę fizjologiczną. Zaraz powiem dokładnie czym. Podczas choroby organizm walczy z infekcją. Układ trawienny jest wyłączony. A co to znaczy? To znaczy, że ta dieta i ta właściwa dieta, żeby odbudować organizm po antybiotyku, robimy po antybiotyku. Nie stosujemy, nie wiem, wzmacniającej diety, wywary gotowane na kościach i długo gotujące się zupy, tylko robimy to po antybiotyku. W momencie, kiedy jest infekcja, czy my mamy ochotę na jedzenie? Powiedzcie sami, czy my mamy ochotę na jedzenie? Jak jest u Was? Powiedzcie mi, jak jest u Was, jeśli chodzi o, jeśli mamy jakąś infekcję? Mamy ochotę na jedzenie, czy nie mamy? Dajcie mi znać. Trochę Was tutaj pobudzę do rozmowy. Dajcie mi znać, jak Wy uważacie. Halo, halo. Dokładnie, córka w czasie zapalenia przez 3 dni tylko piła. Tak, właśnie. I w tym momencie my nie mamy ochoty na jedzenie w czasie choroby. To jest naturalne, dlatego że 100% organizm walczy z infekcją, tak? Tu widzę, że raczej nie mamy, brak apetytu. Raczej nie mamy, brak apetytu. Dokładnie, słuchajcie, nie mamy ochoty, brak apetytu. O to chodzi. I my, jakby obserwując swój organizm, nie zmuszajmy dzieci do jedzenia w czasie infekcji, dlatego że układ odpornościowy w 100%, cała nasza energia naszego organizmu skupia się na walce z infekcją. I ten układ trawienny jest wyłączony, to parcie na jedzenie, ten nasz apetyt jest właśnie wyłączony. I bardzo dobrze, bo po co się zajmować trawieniem? My musimy walczyć, tak? Nasz organizm ma zdolność do samoleczenia, więc musi walczyć. Więc takie wzmocnienie organizmu zrobimy po. Dieta podczas antybiotykoterapii powinna być delikatna. Warzywa, zupy, warzywne zupy, nie obciążamy właśnie wywarami, golonkami, kotletami schabowymi naszego układu trawiennego, bo cała energia idzie w układ immunologiczny. Pamiętajmy, bez słodyczy, słodycze karmią nam te nasze złe bakterie, nabiał zaśluzowuje, też jest zimny termicznie, smażone mięsa, ciężkostrawne, tak jak powiedziałam, te schabowe nie będą właściwe. Ale zastosowanie po, kiedy wróci nam apetyt, tak? To wtedy mamy znak, że organizm jest gotowy, wyleczony i już układ trawienny pobudza się, bo mamy ten apetyt i wtedy możemy zastosować wywary mięsne, ciepłe zupy rozgrzewające i tutaj też pamiętajmy, że mamy te, stosowaliśmy te antybiotyki, czyli jakby ten organizm jest nie dość, że wyjałowiony, to przede wszystkim też wychłodzony. Więc rozgrzewające, ciepłe posiłki będą naprawdę bardzo właściwe w tym czasie po. Probiotyki. Oczywiście przy antybiotykach pamiętajmy, żeby stosować probiotyki. Jest wiele szkół, tak? Jedni powiedzą, że stosować na przykład razem z antybiotykiem, przed jedzeniem. Ja zawsze polecam, że możemy stosować w momencie, kiedy jest antybiotykoterapia, najlepiej w odległości, na przykład jeśli mamy nie wiem, co 8 godzin antybiotyk, to na przykład jeśli ostatni antybiotyk bierzemy o 18, to możemy na przykład taki probiotyk namnożony, o którym zaraz powiem, zastosować na przykład o 20 czy o 21 na dobranoc tak zwany, tak? Bardzo ważne są bakterie Lactobacillus, Bifidobacterium, ale pamiętajmy, jak one są przyswojone. Pamiętajmy, tak jak powiedziałam, 1,5-2 kg fizjologicznie powinniśmy mieć tych bakterii. Więc żeby odbudować tą naszą florę, naprawdę musi długo, długo minąć. Dlatego proszę Was, jeśli macie jakby wyjście albo inaczej. Warto spróbować najpierw naturalne metody, zanim sięgniemy po antybiotyk.
bo naprawdę czasem i pół roku możemy odbudowywać swoją florę fizjologiczną, a tak naprawdę nigdy może nie doprowadzić do tego albo składu takiego, jakiego mieliśmy przed antybiotykiem. Możemy stosować produkty fermentowane, ogórki kiszone, kapustę kiszoną, ale także sięgnąć po preparaty apteczne, czy Sanprobi, czy Narinę, Joy Day. Jestem bardziej za tymi produktami płynnymi, typu właśnie Joy Day, i bardziej proponuję stosować po antybiotyku. Można brać w tym czasie antybiotykoterapii, czy 7 dni, czy 10 dni się bierze antybiotyk, to się nic nie stanie. Namnożenie. Po co to namnożenie? O co chodzi z tym namnożeniem? Co to jest ten twarożek probiotyczny? Ja mam na swojej stronie stworzony taki właśnie przepis, jak zrobić taki twarożek probiotyczny. Namacza się migdały, można nerkowce, namnaża się rano, blenduje się, wsypuje się jedną ampułkę. Ich jest wtedy więcej, bo one się namnażają na tym twarożku. Zostawiamy to na blacie i po dobie wieczorem jemy taki twarożek. Co to nam daje? Przede wszystkim jest lepsza przyswajalność, bo one są rozbudzone, namnożone. Lepsza jest przeżywalność, bo są wchłonięte razem z pokarmem. I tak samo Joy Day. Jest to produkt płynny i są robione, widziałam badania właśnie, że są dużo, dużo lepsze niż takie zliofilizowane bakterie. Co jeszcze mogę z takich ciekawostek powiedzieć, to że warto, żeby te probiotyki bardzo często zmieniać po prostu, tak? Ale też obserwować swój organizm. Na rynku mamy na przykład Vivomix, gdzie na 10 osób, które miałam u siebie w gabinecie, 9 osób miało ból brzucha po zastosowaniu takiego na przykład probiotyku, tak? Ale jeśli chodzi o to, zmiany tych probiotyków, to warto na przykład 2 tygodnie stosować Sanprobi, 2 tygodnie Narinę, też obserwować swój organizm. Dzisiaj też miałam takie pytanie odnośnie SIBO, tak, czyli tego przerostu. No słuchajcie, przy stosowaniu, widziałam nawet taką publikację, z czego się akurat nie do końca zgadzam, właśnie, że stosowanie długotrwale probiotykoterapii może doprowadzić do SIBO. Tylko pytanie, słuchajcie, jeśli mamy takie małe ilości tych bakterii, tak naprawdę połowa nie przeżyje, które się dostaną do jelit, to jak my możemy zrobić przyrost, tak? Więc tutaj rzeczywiście ten przyrost będzie trwał dość długo. Niestety, dość długo. Jeszcze do... Twarożek tylko z migdałów? Nie. Twarożek można zrobić tak naprawdę ze wszystkiego. Z nerkowców można zrobić, nawet z płatków owsianych, tylko to może już też nie za długo, żeby to nic tam się nie zadziało, ale nic nie powinno się zadziać na blacie. Ma stać w temperaturze pokojowej? Tak, w ciepłym pokoju. Jak już się wsypie te bakterie? Tak, w temperaturze pokojowej. Zostawiamy to. Ja Wam później wrzucę ten przepis. I kochani, do pytań zaraz wrócę na koniec. Probiotyki. Tak jak już powiedziałam, ja jestem fanem kiszonek, więc dla mnie stosowanie takiej probiotykoterapii w ampułkach i tak dalej, okej, tak? Ale nie zapominajmy o tym, że ogórki kiszone, kapusta kiszona, buraki i inne warzywa, które naprawdę w diecie powinny być. Tylko pamiętajmy, nie w dużych ilościach, nie wtedy, kiedy mamy nietolerancję na histaminę, bo tutaj też jest problem u niektórych z histaminą. Także tutaj takim ważnym, kluczowym elementem dla naszej diety, dla naszych tutaj jelit będą nasze kiszonki, tak? Także i tak naprawdę wszystko. Kalafior jest przepyszny, marchew jest przepyszna, rzodkiewki są przepyszne, kiszonki. Także kiszonki, tak, jestem za stosowaniem kiszonek.
Niektórzy myślą, że może one nie są do końca przebadane, bo nie wiadomo, ile tego jest, a w ampułkach mamy napisane dokładnie, ile tego jest, ale ile jest tych bakterii. Ale tak naprawdę pytanie, które się lepiej przyswoją, czy te naturalne, czy te zliofilizowane? Jednak ja jestem moc w naturze, te nasze naturalne rzeczy mogą iść w parze po antybiotykoterapii. Zastosować 2, 3, 4 miesiące właśnie tych pozmienianych przemiennie probiotyków aptecznych, ale nie zapominajmy o naszych kiszonkach. Prebiotyki. Co to są te prebiotyki? Ja zawsze mówię o zupie ziemniaczano-oporowej, która jest właśnie taką zupą prebiotyczną. To są prebiotyki, to są składniki, które są nie do końca strawione, które wędrują do jelit i właśnie między innymi i właśnie one mają związki, które odżywiają i są pożywieniem dla tych dobrych bakterii. Więc jeśli chcemy namnażać bakterie i wprowadzać do naszego organizmu bakterie, to też musimy wprowadzić im jedzenie. Czyli cykoria, ziemniaki, por, miód, tapinambur, orzechy. Jest naprawdę bardzo dużo produktów, które w sobie, czyli inulinę, mają związki, które właśnie będą budowały i rozbudowywały naszą florę fizjologiczną. O, i już mamy podsumowanie. To kochani, zanim wejdę do podsumowania, to za chwileczkę lecę do Was z pytaniami. Zobaczymy, czy mi się uda znaleźć wszystkie pytania. Jeśli ten gronkowiec jest w nosie, to wlewa się nadmanganian? Nie, nie, to akurat nie. Robi się bardziej na przykład nasiadówki, przemywanie. Jeśli mamy w nosie, można zrobić pewnie delikatny roztwór, ale ja bym, jeśli chodzi o nos i gronkowca, to bym bardziej zastosowała srebro koloidalne i na przykład wdychanie brzozy, spaleniska brzozy. U nas u syna od jesieni już trzeci raz zapalenie ucha i niestety tylko antybiotyk pomaga. No właśnie, Beatko, pytanie, dlaczego pojawiło się zapalenie ucha? Jest bardzo dużo przyczyn zapalenia ucha. Może być alergia, może być nietolerancja pokarmowa, może być nadmierny podaż jedzenia, mogą być produkty rozgrzewające, które wprowadzają dużo gorąca. Beatko, pomyśl, zapraszam na konsultację. Widzę, że Tekla udostępniła, także bardzo Was proszę, te osoby, które udostępniły, otrzymają ode mnie dzisiejszą prezentację, a na końcu jeszcze będzie fajny, fajny, wartościowy slajd. Zapalenie skrzeli. Jakie badanie można zrobić przed antybiotykiem, gdy brak kataru i kaszlu? To skąd wiadomo, Aniu, że jest zapalenie skrzeli? Zapalenie skrzeli, gdy brak kataru i kaszlu. Skąd wiemy, jak lekarz osłuchał, jeśli tam się, chyba że po prostu w oddechu słychać szmery? Córka niestety w listopadzie miała antybiotyk. Naturalne metody już nie dały rady. Obustronne zapalenie płuc, gorączka ponad 40 stopni. Tak, też bym zastosowała antybiotyk. Robiliśmy co mogliśmy, ale na szczęście pięknie doszła do siebie po. To był jeden antybiotyk w tym życiu, a ma 4,5 roczku. Super, Oleńka. Spokojnie, dzieci też pamiętają, dzieci się szybko regenerują. Krystynka, spóźniłam się, ale jestem. Asia, słyszałam kiedyś, że flora jelit po antybiotyku odbudowuje się 3 lata, to prawda? Ile czasu brać probiotyk? Jak ja proponuję zawsze około pół roku po zastosowaniu antybiotyku, ale tak naprawdę to jest bardzo, bardzo indywidualnie. Pamiętajmy też, obserwujemy swój organizm, czy te stolce się też poprawiły, czy nie ma jakichś luźniejszych stolcy. Organizm po prostu należy sprawdzać i badać, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, czy to szybko organizm wrócił do formy. Słyszałaś o probiotyku Joyday? Tak, właśnie słyszałam, mówiłam o nim. Jest to bardzo dobry probiotyk, właśnie w płynie i ma bardzo dużą przeżywalność. Nie jest to taki produkt typowo zliofilizowany. Powinno się minimum pół roku brać probiotyk. Tak, Ola, też tak uważam. Dokładnie, córka w czasie zapalenia płuc przez 3 dni tylko piła. A, bo to był temat, że nie pijemy, nie jemy, gdy jest infekcja. Oj, 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 coś mi się tutaj...
Twarożek tylko z migdałów, tak jak powiedziałam, możemy z nerkowców, możemy z płatków owsianych zrobić, ugotować płatki owsiane, troszkę przestudzić, wrzucić ampułkę i wtedy wymieszać. Kiszonki, ale nie w infekcji, tylko po i w okresach bez infekcji. Wiesz co, tak, tutaj jeśli chodzi o kiszonki, mają smak kwaśny i one przytrzymują infekcję. Więc tutaj warto, żeby właśnie, tak jak powiedziałam, przy infekcji delikatna zupa warzywna będzie super. Pierzga pszczela, pierzga jest ok, pierzga jest ok, pyłek pszczeli też będzie takim prebiotykiem. Justynka udostępniła, Małgosia udostępniła, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Coraz więcej osób udostępnia, super. Te osoby, które udostępniły, otrzymają ode mnie PDF. Jak walczyć pleśniawkami na języku po antybiotyku? Bardzo dobrą metodą jest pukanie z srebrem koloidalnym, robienie też pukania korą dębu, też bardzo ładnie pleśniawki schodzą. Przy pleśniawkach u dzieci też można naturalnie moczem dziecka. Zapalenie skrzeli, lekarz osłuchał, tak mamy. Harczy cała klatka piersiowa przy oddechu, zewnętrzne objawy brak. Ja tutaj bym zaproponowała przede wszystkim okłady z ziemniaków, te nasze, i bym musiała więcej wiedzieć, więcej mieć informacji. Jak zrobić kiszonkę z marchwi? Tak samo jak z ogórków. Łyżka soli, litr wody, kroimy w plasterki marchewkę. Tak samo jak ogórki. Oj, 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 oj. Nerkowce, płatki owsiane, tak. Ból ucha od soboty. Lekarz zbywa do specjalisty, a ten odległe terminy. I bum, co kilka godzin. Co robić? Zapalenie ucha, czy jest ból? Jeśli jest ból, to proponuję okłady z soli, sól kamienna i też znaleźć przyczynę. Zapraszam na konsultację, ustalimy przyczynę, dlaczego wystąpił to zapalenie ucha. Ale jeśli mamy ból, to podprażamy na patelni sól kamienną, wsypujemy do skarpetki, tak żeby tam nic nie wysypało się. Jeśli to jest cieplutkie, kładziemy na ucho i ono wyciąga stan zapalny. Kolejna osoba udostępniła. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Sól nie pomaga. Sól nie pomaga. Można też. Musiałabym więcej informacji. Można olejkiem kamforowym z tyłu posmarować. Pytanie, co dziecko je, czy ma dużą ilość nabiału w diecie, to też może spowodować zapalenie ucha. Nagromadzone pożywienie, duża ilość pożywienia, jeśli jest słabe trawienie, także może spowodować zapalenie ucha. I idziemy, kochani, już do podsumowania. Jeśli chodzi o antybiotykoterapię, dbamy o dietę. Nie spożywamy produktów przetworzonych, zawierających związki niszczące dobre bakterie, prawda? Prawda. Emocje. Wiecie, że każdego dnia mamy inny skład flory fizjologicznej? To nie jest tak, że zrobimy za 1500 zł skład flory fizjologicznej i już wszystko będziemy wiedzieć. Niestety, ja z tym badaniem nie do końca się zgadzam, dlatego że, tak jak powiedziałam, każdego dnia czy pożywienie, czy emocje wpływają na skład flory fizjologicznej. Staramy się naturalnie działać przy infekcji. Wiedza z mocy w naturze. Antybiotyki. Jeśli już musimy użyć, to należy wykonać posiew, następnie na podstawie tego posiewu ustalić daną bakterię i antybiogram i dobrać odpowiedni antybiotyk. Probiotykoterapia, namnażanie dobrych bakterii na pokarmie, na przykład ten twarożek probiotyczny, co pomoże nam bardziej namnożyć bakterie, lepsza przeżywalność tych bakterii, czyli lepsza jakość naszych jelit. I wykonywać posiłki, robić posiłki właśnie, które zawierające prebiotyki, czyli substancje, które pomagają namnażać się i odżywiać nasze bakterie. I chyba to będzie ten slajd, który dla Was, mam nadzieję, będzie niespodzianką. Tak. Mówiliśmy o naszym stosowaniu antybiotyku przy układzie moczowym i właśnie chciałam Wam jedną z takich metod, o których mówię na moich kursach, jak naturalnie zwalczyć na przykład infekcję dróg moczowych. Zanim mamy czas dostać się do lekarza i tak dalej, na CITO, co robimy teraz, jeśli mamy wizytę jutro czy pojutrze dopiero?
a mamy parcie na mocz, mamy skąpo mocz, a mamy problemy z moczem, jeśli już idziemy do toalety, czujemy dyskomfort, co robimy? Przede wszystkim zewnętrznie, na siadówki z nadmanganianu potasu, tak jak powiedziałam, nadmanganian potasu niesamowicie działa bakteryjnie, tak, przeciwbakteryjnie. Kora dębu, stany zapalne, ściągająco, sztos. Naturalne metody, a naprawdę mają działanie. Wewnętrznie możemy zastosować znamiona kukurydzy. Oczywiście te wszystkie rady są bardzo indywidualne, więc podaję naturalne metody, które warto zastosować, zanim dostaniemy się do lekarza. Oczywiście zapraszam także na konsultacje do mnie. Znamiona kukurydzy. Są to te włosy kukurydzy. Łyżka takich znamion gotujemy w garnku 15 minut, przecedzamy i pijemy ciepłe cały dzień. Możemy do termosa, do termosu wlać. Bardzo fajnie oczyszcza nerki, super. Wywar z korzenia z pietruszki do picia, rewelacyjnie. Po wypiciu czasem 2-3 kubków takiego wywaru, jest słodki nawet, słuchajcie, jest bardzo dobry. Jest poprawa, bo w ogóle są pietruszka, korzeń pietruszki jest silnie moczopędny, jest zimny termicznie i on spowoduje, jeśli mamy tam gorącą wilgoć, mamy zagęszczony ten mocz, nie możemy się załatwić, to bardzo często on fajnie puści. Ja jestem przeciwnikiem stosowania witaminy C i żurawiny. Zastosowanie jednorazowo witaminy C wychłodzi nam to miejsce, wychłodzi nam nerki. Może w danym momencie będzie, uzdrowimy się, tak, bo jest przeciwutleniaczem, tego nie neguję, ale za 2-3 miesiące może ta infekcja nawrócić. A my chcemy przede wszystkim wzmocnić tak organizm, żeby naturalnie zwalczyć infekcję, a tak, żeby jej się nie pokazywała ponownie. W tym momencie, jak mamy infekcję dróg moczowych, jemy krupnik jaglany, taką monodietę można powiedzieć, kasza jaglana, krupnik zupy, tak? Albo na przykład też możemy jak najmniej jedzenia, bo tak jak mówiłam wcześniej, układ odpornościowy walczy. To przede wszystkim dieta bez cukru, bo to chodzi o namnożenie tych bakterii, bez nabiałów, bez smażonego, no i bez produktów przetworzonych. PPP, moje ulubione PPP, które zawsze od tego zaczynam każdy kurs, żeby posprzątać w swojej kuchni, żeby powyrzucać te produkty, które jak widzicie z dzisiejszego live'a niszczą także naszą florę fizjologiczną. O, i tutaj słuchajcie kochani, mam dla Was mój webinar. Mój webinar, naturalne metody leczenia i właśnie między innymi takie metody każdy z Was otrzyma. Na takim webinarze ja przede wszystkim mówię, skąd się biorą choroby, że mogą być choroby z zimna, mogą być choroby z gorąca. Jeśli zharmonizujemy prawidłowymi ziołami, które zawarte są na tym webinarze, macie skrypt, właśnie co robić, gdy jest kaszel, gdy jest zapalenie ucha, gdy jest zapalenie oskrzeli, jak naturalnie działać i wyjść z infekcji bez antybiotyku, to wszystko właśnie jest zawarte w tym webinarze. Otrzymujecie także apteczkę domową, która zawiera wszystkie zioła, które powinny być. Nawet ja się zawsze śmieję, że tą apteczkę domową przed zadzwonieniem do mnie o poradę warto mieć w domu, tak? Bo wtedy rozmawiamy przez telefon i mówię to, korzeniszka lekarskiego proszę, szałwie, i nie wiem, majeranek, żeby to wszystko, czy gorczyca do moczenia nóg na katar, żeby zawsze wszystko było. Pasożyty zbiera się zaraz pełnia, więc warto wiedzieć, jakie objawy mogą wywołać pasożyty, jak to zaobserwować u swojego dziecka i jak naturalnie zwalczyć, tak? Tutaj też warto najpierw naturalnie działać. I obecne infekcje łączą się z suchością. I tutaj ta suchość też, osobny PDF jest tutaj zawarty. Taki webinar, godzina 20 i 4 PDF-y, czyli naprawdę ogrom wiedzy, jest teraz na platformie dostępny 3-miesięczny taki mini kurs, taki pakiet za 99 zł. A jeśli ktoś chce mieć taki pakiet i jeszcze szybką poradę u mnie, to jest w cenie promocyjnej 129 zł, webinar, te wszystkie materiały i szybka porada u mnie.
Szybka porada u mnie kosztuje 70 zł 30 minut. Możemy wtedy sobie porozmawiać, omówić wyniki badań, omówić strategię naturalnych metod. A dzięki temu macie tutaj za 129 zł i webinar, i szybką poradę u mnie. Także myślę, że warto. Kurs wygląda tak właśnie. Mamy naturalne metody. Jest on taki na takiej platformie. Mamy naturalne metody, mamy PDF, później apteczka domowa, później pasożyty i naturalne metody, tak zwaną tą suchość, tak? Także jeśli ktoś będzie miał ochotę takie coś zakupić, to teraz jest to wszystko w cenie promocyjnej. A kurs Jak wzmocnić odporność dziecka rusza dopiero w marcu. I jeszcze Wam na koniec powiem niespodziankę, ale to już się może Wam pokaże. Za tydzień mamy live'a, będzie to live z gościem. Na razie nie będę zdradzała, kto to będzie, a tydzień później, to już będzie 1 marca i chciałam Was zaprosić na taki 3-dniowy mini kurs, takie wyzwanie 3-dniowe właśnie o odporności dzieci, o odporności organizmu. Będzie to darmowe 3 dni szkolenia. Mam nadzieję, że skorzystacie i ta wiosna będzie cudowna po prostu. Jeszcze zobaczę, kochani, czy są jakieś pytania. Lecę, lecę. Witam, czy dopiero, ja dopiero dołączyłam, czy ten live będzie zapisany? Tak, 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 live będzie zapisany. Czy kaszka jaglana jest rozgrzewająca, czy wychładzająca? Neutralna. Jeśli podgrzejemy na patelni, to będzie i działała osuszająco, i będzie rozgrzewała. A jak będzie taka neutralna, to znaczy jak będzie taka na patelni, jak nie będzie na patelni, tylko bezpośrednio, to będzie neutralna. Ryż, ryż biały ma działanie wychładzające. Iwonka, polecam kursy i konsultacje u Asi. Dziękuję. A termofor? Termofor, jeśli chodzi o różnego rodzaju infekcje, jeśli mamy infekcję z zimna, to termofor będzie bardzo, bardzo korzystny. Polecam webinar, dziękuję. Iwonka, ja też polecam webinar, dziękuję dziewczyny. A, i koper, koper, koper włoski, tak. I ja polecam, Kasia też poleca, super, super, bardzo Wam dziękuję. Jutro, słuchajcie, pełnia, Martusia napisała, także myślę, że warto mieć webinar i wszystkie do tego PDF-y. Super, ja też polecam. Ło matko, dziękuję Wam bardzo. A może gościem będzie Pani Grażyna? No, ja mam nadzieję, że kiedyś będzie, ale w przyszłym tygodniu to nie będzie Grażyna. Jestem zainteresowana tym pakietem z konsultacją, Beatka. Bardzo dziękuję, zapraszam Was. I dziękuję Wam za udostępnienia. Życzę Wam miłego wieczoru, spokojnej nocy. Słuchajcie, godzina, godzina, dzisiejszy live, godzina. Ale myślę, że warto i mam nadzieję, że napiszcie kilka słów, czy wartościowy live, czy Wam się podobało i czy po prostu warto, warto być u mnie na spotkaniach. Dziękuję Wam, widzimy się za tydzień.